Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Kinga Fortissima. Dzisiaj będzie unboxing torebki Jil Sander. Wiecie, że unboxingi i haule w moim wykonaniu zawsze staram się wykonywać dość ekspresowo, żeby nie zanudzić publiczności oraz również, żeby nie zanudzić siebie, bo w sobie wiem, co kupiłam i wiem, dlaczego kupiłam. Zdecydowałam się na torebkę Jil Sander z kilku powodów. Słuchajcie, pierwszy jest taki, że sami chyba wiecie, że w pewnych środowiskach, w pewnych kręgach, w pewnym towarzystwie są modne jakieś tam elementy garderoby, jakieś tam marki bardziej, jakieś mniej. I tak się składa, że akurat w świecie sztuki bardzo dużo dziewczyn i chłopaków nosi ubrania i nosi akcesoria Jil Sander. Dlaczego? Dlatego, że często ludzie sztuki mimo ekspresji, którą wyrzucają na zewnątrz podczas tworzenia, tudzież zajmowania się sztuką, opiekowania się sztuką, prezentowania sztuki. Jeżeli chodzi o własną garderobę i własny image, wybierają minimalizm, a dokładnie taka jest marka Jil Sander. Ja Jil Sander uwielbiam od lat, uwielbiam i to chyba wspominałam w filmie kiedyś o białych koszulach, że absolutnie uważam, że nie ma lepiej skrojonych białych koszul niż koszule Jil Sander. I słuchajcie, torebka Jil Sander chodziła za mną od jakiegoś czasu. Widywałam zwłaszcza takie maleńkie shoulder bag, torebki na ramię, takie crossbody, czyli na ukos, dosyć małe, gdzie się mieści telefon, dosłownie i karta kredytowa, bardzo często w Londynie, w Paryżu, na targach sztuki i w galeriach. I ta torebka bardzo mi się spodobała. Ona wygląda tak. Czyli widzicie, że jest malutka, jest bardzo dyskretne logo, ma wygodny ten długi pasek i naprawdę jest świetna do wielu stylizacji. Występuje w różnych kolorach, także to jest też fajne, bo można tę torebkę po prostu dobierać do różnych stylizacji i zakładać ją w różnych okolicznościach. Wydaje mi się, że gdybym ja się miała zdecydować akurat na tę maleńką torebkę, to wiecie co, chyba bym wybrała tak bardzo klasycznie i bardzo, można powiedzieć, nudno czarną. Ale ponieważ jest teraz, jak wszyscy wiemy, część z nas na pewno wie, okres wyprzedaży, no to wiecie, no nie wytrzymałam i tak mimo, że miałam absolutnie nic nie kupować, to sobie przeglądałam i Net-a-Porter, i Mytheresa, i stronę Witkaca i tak właśnie gdzieś tam z tyłu głowy miałam, że a może Jil Sander. I słuchajcie, udało się. Udało się. Kupiłam prześliczną torebkę Jil Sander. Najpierw Wam ją pokażę, a potem będzie historia marki, bo wiecie, że no bez historii marki to w ogóle takie filmy nie mają sensu, bo co, kupić torebkę? No fajnie, kupić torebkę i już. Jil Sander, ja nie wiem, tutaj chyba widać, bo niestety jak się ma zwierzęta w domu, to rzadko się mieszka w domu sterylnie czystym. Właśnie jak zaczęłam tutaj rozkładać się, to zobaczyłam, że tutaj są jakieś pozostałości po pobycie Mimi, chyba z czymś do jedzenia na tej kanapie. I też jak wkładałam torebkę do woreczka, to ta torebka chyba była, wiecie co, ciągana po podłodze w ferworze którejś zabawy, bo wygląda na taką dosyć jakby przybrudzoną. No a teoretycznie leżała w miejscu niedostępnym. Teoretycznie, bo dla moich zwierząt nie ma miejsc niedostępnych. Lulu z Mimi założyła taką spółkę, że Lulu ściąga rzeczy na przykład ze stołu i z półek, zrzuca na podłogę, a Mimi to łapie w zęby i szarpiąc biega po mieszkaniu. Także niestety, ale mimo wielokrotnych rozmów, pouczeń, to zostałam totalnie zlekceważona. Słuchajcie, torebka, zobaczyłam ją i natychmiast się w niej zakochałam. Nie przedłużając, nie kupiłam czarnej. Ale kupiłam bardzo malutką, ale mieści się telefon, portfel się nie mieści, tej wielkości torebkę. I słuchajcie, nie wiem na ile kamera odda to, w jakim ona jest kolorze, dlatego że ona, słuchajcie, jest w kolorze takiego brązowego różu. Naprawdę, najlepiej ten kolor określa właśnie brązowy róż. Ona jest taka niby kamelowa, karmelowa, ale zdecydowanie gdzieś tam jest ten odcień taki różowy. Ma świetny pasek, dlatego że ten pasek można nosić od bardzo krótkiego do naprawdę długiego. Ja zresztą oglądałam oczywiście, zanim się zdecydowałam na zakup, to oglądałam jak dziewczyny noszą tą torebkę i tak naprawdę wiecie co, ona najfajniej jednak wygląda jak tutaj to jest zwieszone. Torebka jest przepięknie wykonana, przepięknie uszyta, przepięknie skrojona, jest doskonale wykończona, to jest tak naprawdę, jest tak śliczna, jest tak idealna i jest tak prościutka, że nie mogłam się jej oprzeć. Tak jak mówiłam, Jil Sander nie obnosi się z logo, także to logo jest naprawdę maleńkie. Torebka nie jest też duża w środku. Telefon, nieduży puder, karta kredytowa, klucze do domu, do samochodu, ale z nie za dużym breloczkiem. Także ja ostatnio, słuchajcie, jak wychodziłam z tą torebką, to portfel miałam w kieszeni, bo niestety się już nie zmieścił. No ale trudno, wiecie, w życiu jest zawsze coś za coś, prawda? Także ona tak wygląda. Nie wiem, czy to będzie widać, chyba będzie widać, bo tak ustawiałam kamerę, żeby ewentualnie można było zobaczyć, jak ona wygląda. Pokażę Wam ją też już w jednej stylizacji, tutaj, bo miałam ją ostatnio na spacerze po galeriach Muranowskich i właśnie to zdjęcie zostało zrobione w galerii Leto. Oczywiście słabo ją widać, bo akurat w tym pokoju było dosyć ciemno, a poza tym chodziło tam o to, żeby jednak była widoczna rzeźba Wojciecha Ireneusza Sobczyka, a niekoniecznie wizytujący galerię. Jestem w niej absolutnie zakochana, tym bardziej, że planuję teraz dosłownie na dniach wypuścić haula z wyprzedaży, który tak się złożyło, też jak bardzo często mi się zdarza, ale teraz to już naprawdę jest wyjątkowa sytuacja, bo właściwie wszystko kupiłam beżowe. Nie ma żadnej białej rzeczy, nie ma żadnej czarnej rzeczy, wszystko co kupiłam, kupiłam beżowe, także bądźcie czujni, bo ten vlog niedługo wyjdzie, no bo przecież niedługo też się będą kończyły wyprzedaże, prawda? Jest już początek lutego. Natomiast słuchajcie, przechodząc do historii marki, Jil Sander pochodzi ze szwedzkiej rodziny, ale urodziła się w Niemczech. Nie wiem, na ile to jest zawsze taki chwyt trochę marketingowy, a trochę taki storytelling, że od dzieciństwa interesowała się modą, natomiast nie interesowała się za bardzo sukienkami swojej mamy, natomiast bardzo interesowały ją koszule i marynarki jej ojca. I tym głównie się bawiła, także planowała karierę w tym kierunku, natomiast w tamtych czasach, to były lata, ona się urodziła w latach 40., 50., czyli powiedzmy przełom 50. i 60. lat, kiedy decydowała o wyborze szkoły, oczywiście z rodziną, i skończyła inżynierię ubrań, inżynierię materiału, inżynierię tekstyliów. Potem wyjechała do Stanów, mieszkała w Kalifornii, pracowała jako dziennikarka modowa, także gdyby nie poszła w te ciuchy, to być może byłaby znana jako dobra dziennikarka modowa. Natomiast niestety w wyniku śmierci taty musiała wrócić do Niemiec, wróciła do Niemiec i założyła butik. Ale na początku nie sprzedawała w nim własnych projektów, tylko sprzedawała projekty Soni Rykiel, Terego Maglera, natomiast potem stopniowo zaczęła wprowadzać swoje kolekcje. I słuchajcie, to były lata już wtedy 70., 80. Wiemy oczywiście, jaki wtedy styl obowiązywał, że był to styl dosyć ekspresyjny, dosyć kolorowy, dosyć ekstrawagancki. Natomiast Jil Sander od początku preferowała minimalizm, od początku preferowała bardzo dobrej jakości materiały, bardzo staranny krój i tak naprawdę bardzo klasyczne modele. I słuchajcie, marka nie odniosła wcale od razu sukcesu, natomiast to, że Jil Sander pozostała wierna sobie, oczywiście przyczyniło się do tego, że znalazła klientów, znalazła wiernych fanów swojej marki, bo przecież nie każdy ubiera się według aktualnych trendów, wiele osób preferuje klasykę, wiele osób kieruje się własnym gustem, własnymi upodobaniami i nie zakłada tego, co jest modne, tylko zakłada to, co po prostu się podoba. Po sukcesie butiku w Hamburgu, który otworzyła w 1973 roku, to słuchajcie, naprawdę jest kawał historii, bo ona bardzo długo pracowała nad nazwiskiem i nad swoją marką. Na początku lat 90. otworzyła butik przy Avenue Montaigne w Paryżu. Potem kolejno otwierała butiki w Nowym Jorku, później otworzyła butik w Tokio. Także marka zaczęła już być światowa, cieszyła się ogromnym powodzeniem, zwłaszcza w Japonii. I pod koniec lat 90. marką zainteresował się koncern Prada. Prada kupiła udziały, natomiast oczywiście z gwarancją, że Jil Sander pozostanie główną projektantką. Niestety na skutek niesnasek, nieporozumień, jakby zupełnie innej wizji z ówczesnym dyrektorem zarządzającym, no doprowadziło to do tego, że Jil Sander odeszła. Te nieporozumienia polegały głównie na tym, że Patrizio Bertelli miał zupełnie inną wizję, jeżeli chodzi o przyszłość marki. Jemu zależało na szybkim zysku, wobec czego chciał obniżyć jakość materiału. Jil Sander absolutnie się z tym nie zgodziła, także po prostu opuściła dom mody. Okazało się, że Bertelli nie miał racji, wbrew temu co mówił, że tak silna marka już nie potrzebuje projektanta, wystarczy już po prostu, że jest to znany brand. Boleśnie się pomylił, zatrudnił innego projektanta, wartość marki, zyski spadały na łeb na szyję. Także Jil Sander wróciła do Jil Sander. I słuchajcie, i znowu, niestety znowu te nieporozumienia doprowadziły do tego, że się rozstali. Jil Sander odeszła z marki, natomiast wtedy projektowanie, i ona nie odeszła, słuchajcie, sama, dlatego że większość stafu, większość personelu, większość pracowników, zwłaszcza związanych z kreatywnością i zwłaszcza związanych z projektowaniem, odeszło razem z nią. Potem dyrektorem kreatywnym, dyrektorem artystycznym Jil Sander został Raf Simons i wtedy to się troszeczkę odbiło. I słuchajcie, jak to się mówi, do 3 razy sztuka, dlatego że jak Raf Simons przeszedł do Diora, to Jil Sander po raz trzeci wróciła i po raz trzeci niestety zrezygnowała. Także bardzo ciekawa historia. Ona w tym czasie nie traciła czasu, dlatego że nawiązała na przykład współpracę z Uniqlo, stworzyła tam własną linię J+, która odniosła ogromne sukcesy w Azji, dlatego że no, Jil cały czas kontynuowała swoją myśl bardzo minimalistycznego designu, bardzo minimalistycznych wzorów i ta współpraca trwała do 2011 roku. Obecnie Jil Sander prowadzi dużą firmę konsultingową, natomiast projektantami w Jil Sander obecnie jest małżeństwo Lucy i Luka Meyerów i dzięki nim marka znowu wypłynęła na szerokie wody, znowu stała się bardzo rozpoznawalna, znowu jest bardzo trendy, bardzo na topie. I małżeństwo Meyerów kontynuuje myśl Jil, stawiając na doskonałe materiały, ograniczając się do takich projektów minimalistycznych, bardzo dobrych gatunkowo. Także myślę, że jeżeli dom mody zostanie w takim kierunku, no to ma szansę jeszcze długo odnosić sukcesy, bo tak jak mówiłam na początku, taki design, takie projekty zawsze znajdą rzeszę fanów, którzy będą zmęczeni taką modą bieżącą, zmieniającą się co sezon. Kochani, moja torebka Jil Sander. Tak naprawdę teraz pomyślałam, że mogłam założyć koszulę do tego filmu, ale może pokażę Wam ją przy okazji. Dajcie znać, czy Wam się podoba. Dajcie znać, czy lubicie Jil Sander, czy interesujecie się jej projektami, jak postrzegacie tą markę, a ja Was całuję mocno. Pa!